Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć wszystkim. Dziś w Przystanku Kraków witają się Ola Moskal i Olimpia Marek. Na początek może zagadka dla mojej koleżanki. Ktoś bardzo ważny dla naszego miasta kiedyś powiedział: nie można być ciągle na fali, trzeba być falą. Czy wiesz, kto to był? Tego nie wiem, ale ostatnio spacerowałam nad Wisłą i zauważyłam, jak wiele osób korzysta z pięknej pogody. Tłumy wyglądały niczym prawdziwe fale. Dobrze, że o tym mówisz, bo miejsce, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, a które związane jest z owym panem i jego słowami przeze mnie zacytowanymi, znajduje się właśnie na ulicy Nadwiślańskiej. A więc mówisz, że jest to cytat pewnego pana. Może masz dla mnie jeszcze jakąś podpowiedź? A gdybym powiedziała ci, że mowa o kimś, kto dzięki swoim spektaklom teatralnym wsławił się na całym świecie, a oprócz tego był malarzem? A i był też związany z twórczością awangardową? Ciepło, ciepło. No tak, to musiał powiedzieć Tadeusz Kantor. Zgadza się, to właśnie jego słowa. I to właśnie jemu i założonej przez niego Krikotece przyjrzymy się dzisiaj. Zapraszamy was na wywiad z Aldoną Mikulską. Krikoteka. Miejsce niewątpliwie wyjątkowe ze względu na to, jak wiele funkcji pełni, jak i również na to, skąd wzięła się idea na to, że powstało i na to, z jaką postacią jest związane. Może na początek porozmawiamy o samym Tadeuszu Kantorze, czyli o sobie, na której cześć powstało to miejsce. Gdyby mogła pani nieco przybliżyć nam jego sylwetkę, kim był i jak wyglądała jego działalność? Bardzo trudno jest jednym zdaniem tak naprawdę podsumować sylwetkę Tadeusza Kantora, ponieważ był niezwykle wszechstronnym twórcą. Sam uważał się za malarza, jednak sławę międzynarodową przyniosła mu jego działalność teatralna. I wokół tej działalności głównie skupia się też zainteresowanie Krikoteki, nasze zasoby i kultywowanie tej jakiejś pamięci o jego twórczości. Czyli powiedziała pani, że właśnie na teatrze skupia się działanie Krikoteki. To właśnie ze względu na tą międzynarodową sławę, jaką dzięki niemu uzyskał Kantor? Można powiedzieć, że w teatrze dokonał najbardziej przełomowych odkryć jako twórca. Jeżeli chodzi o malarstwo, oczywiście jest on bardzo ceniony, jeszcze za życia miał powodzenie jako malarz także za granicą. Do Polski głównie przynosił nowinki malarskie ze świata, natomiast nie ulega wątpliwości, że w teatrze stworzył niepowtarzalną wartość. Można go nazwać właściwie rewolucjonistą teatru XX wieku. Dobrze. Kantor pochodził z Podkarpacia, jednak głównym ośrodkiem jego działalności był Kraków. Jak długo artystycznie rozwijał się właśnie tutaj? W Krakowie Tadeusz Kantor mieszkał od 1934 roku. Przyjechał tu na studia, na Akademię Sztuk Pięknych, żeby studiować malarstwo. I tutaj mieszkał do swojej śmierci w 1990 roku, czyli 56 lat. A Krikot 2 to teatr, który wraz z Marią Jaremą założył Kantor. Czy mogłaby pani nam opowiedzieć o tym, jaki typ sztuki był w nim propagowany, jak wyglądała jego działalność? Teatr Krikot 2 Tadeusz Kantor założył w 1955 roku, tak jak pani wspomniała, z Marią Jaremą, która była właściwie ikoną polskiej awangardy. To ona uczestniczyła w działalności pierwszej grupy krakowskiej, a potem razem z Kantorem właśnie tworzyli najróżniejsze właściwie takie awangardowe ruchy w powojennym Krakowie. I taki też awangardowy był ten teatr. Już na szczęście po śmierci Stalina, czyli kiedy rozpoczęła się odwilż i takie niekonwencjonalne działania były legalne,
pierwszym spektaklem, który zrealizowali w tym szalonym teatrze, była Mątwa Witkacego. Maria Jarema nie tylko inspirowała Kantora swoją bezkompromisowością, ale także była autorką scenografii czy kostiumów do tych pierwszych spektakli. No i tak, był to teatr awangardowy w każdym calu. Wymienia się kilka okresów działalności tego teatru, okresów estetycznych, natomiast właściwie nieprzerwanie był on wyznacznikiem jakichś nowych tendencji w teatrze. A gdzie początkowo miał swoją siedzibę? Przez lata można powiedzieć, że Teatr Krzyk Odwa nie miał swojej siedziby i premiery odbywały się, no, trudno powiedzieć, w przypadkowych miejscach, ale głównie w miejscach, w których artyści po prostu pili wódkę. Pierwsze premiery właśnie tego Teatru Krzyk Odwa, w którym jeszcze działała Maria Jarema, odbywały się w Domu Plastyków przy ulicy Łobzowskiej. Później razem z tą grupą krakowską towarzystwo przeniosło się do Krzysztoforów i tam odbywały się kolejne wydarzenia. W 1980 roku miasto przyznało Kantorowi siedzibę przy ulicy Kanoniczej. To też były takie piwniczne klimaty. I właściwie te ostatnie 10 lat życia Tadeusza Kantora do 1990 roku można powiedzieć, że Krikot miał swoją siedzibę, ale paradoksalnie wtedy też najwięcej jeździł po świecie i właśnie za granicą Kantor razem ze swoim teatrem miał premiery spektakli. Wspominała Pani o twórczości Witkacego. W jaki sposób oddziaływała ona na to, co robił Kantor, na jego działalność artystyczną? Mówiła Pani o Mątwie, a coś więcej? No, można powiedzieć, że przez cały pierwszy okres działalności Teatru Krzyk Odwa Witkacy był głównym autorem tekstów wystawianych przez zespół. W 1955-56 była to Mątwa, w 61 w Małym Dworku, w 63 Kantor wystawił Wariata i Zakonnicę, w 67 Kurkę Wodną, w 73 Na Dobniesie i Koczkodany, a nawet w jego najsłynniejszym spektaklu Umarła klasa w 1975 roku zostały wykorzystane fragmenty kolejnej sztuki Witkacego, Tumora Mózgowicza. Co pociągało Kantora Witkacym? Wydaje się, że zarówno treść w jego dramatach, czyli przeczucie katastrofy, bezradność jednostki wobec machin historii, ale także poczucie humoru, groteska, no ale też niewątpliwie tragiczny los samego Witkacego. Umarła klasa, jedna z niewątpliwie najbardziej popularnych sztuk Kantora. Jak Pani myśli, dlaczego akurat ona odniosła taki sukces? Niewątpliwie Kantor poruszył w nim lęki, po prostu lęki wspólne każdemu człowiekowi. Spektakl pokazywany na całym świecie zawsze był grany w języku polskim, a mimo to spotykał się ze zrozumieniem. Inspiracją dla tego spektaklu była podróż Kantora nad morze na początku lat 70., gdzie zobaczył tę opuszczoną starą wiejską szkołę. Widok tej szkoły i klasy szkolnej, do której zajrzał przez okienko, przypomniał mu czasy dzieciństwa. I on już wówczas, no, pan w średnim wieku, zaczął myśleć, jak to jest wrócić staremu człowiekowi w czas dzieciństwa. O tym to jest. O tym jest Umarła klasa. O próbie powrocie do dzieciństwa, o niemożliwości tych powrotów, o lękach, które od czasu dzieciństwa targają człowiekiem, o wspomnieniu traum związanych z nauką w szkole, a potem z kolejnymi losami, bo w tym spektaklu Kantor też naznaczył tragiczne losy związane z II wojną światową, Holokaustem, śmiercią
kolegów z ławki szkolnej, śmiercią jakichś ideałów, nieważnością literatury wobec bezwzględnej machiny historii. To wszystko stało się paradoksalnie uniwersalnym doświadczeniem ludzkości. Ten uniwersalizm, wspominała Pani, że umarła klasa była wystawiana w języku polskim na całym świecie, ale spotykała się ze zrozumieniem właśnie dzięki temu, że poruszała jakieś uniwersalne prawdy, coś pozajęzykowego. Czy myśli Pani, że właśnie to był fenomen Cantora? Absolutnie ma Pani rację. Myślę, że taką wielką jego siłą była właśnie ta malarskość. To obrazy są tym, co można uznać za uniwersalne, wykraczające poza języki narodowe. I właśnie forma, plastyczność, połączenie tego z pewnym takim pulsującym rytmem w spektaklach Cantora stało się jego znakiem rozpoznawczym, a jednocześnie jakimś takim uniwersalnym kodem. Dobrze, a teraz może o samej Krikotece. Skąd pomysł na założenie takiego miejsca? Od ilu lat funkcjonuje? Pomysł na Krikotekę miał sam Tadeusz Kantor. To on właściwie od 50-tych, 60-tych lat już był naznaczony obsesją kolekcjonowania i zachowywania jakby twórczych procesów. W latach 70. powstał nawet cały system prezentowania, archiwizowania dokonań chociażby Teatru Krikot II. Od roku 80., kiedy powstała Krikoteka formalnie, już zaczęła swoją działalność archiwizacyjną według właściwie takiego manifestu Cantora, że właśnie archiwizowanie jest częścią też procesu twórczego. I Krikoteka początkowo archiwizowała, ale niewątpliwie wraz z śmiercią Tadeusza Kantora wzięła na swoje barki też obowiązek utrwalania jego twórczości i propagowania jej. Kantor już nie mógł robić nowych spektakli, natomiast można było jakby cały czas podtrzymywać siłę jego talentu, śmiało możemy powiedzieć geniuszu, przez wprowadzanie jakby nowych wątków do sztuk wizualnych. Kantor cały czas oddziałuje bardzo silnie na artystów i tak też się przedstawia chociażby program wystawienniczy Krikoteki, który w takiej skali jest możliwy od 2014 roku, kiedy Krikoteka otrzymała nową siedzibę, w której się spotykamy właśnie. Tutaj mamy nie tylko dwie duże sale wystawiennicze, ale także salę teatralną pozwalającą na ciekawe działania performatywne, koncerty, wszelkiego rodzaju spotkania, a także sala edukacyjna, w której właśnie warsztaty edukacyjne są możliwe do realizacji. Czyli Krikoteka jest niejako archiwum, muzeum, ale także miejscem, w którym właśnie możemy widzieć różne spektakle czy wystawy. A osoby, które tu pracują, czy są jakieś zadania, które realizują na przykład wolontariusze? Jeśli tak, to jak zostać takim wolontariuszem? Nie mamy systemu zatrudniania wolontariuszy, przyznaję, natomiast regularnie przyjmujemy stażystów i w ramach stażu studenci uczą się nowych umiejętności związanych z koordynowaniem wystaw, z promowaniem wydarzeń, z koordynowaniem również wydarzeń edukacyjnych, a także w ramach pracy archiwum z pracą stricte muzealną, z inwentaryzacją zbiorów czy przeprowadzaniem kwerend. No jest to raczej taki układ win-win, czyli my korzystamy na
jakby tym entuzjazmie, z którym przychodzą studenci, natomiast oni wychodzą tutaj z konkretną wiedzą na temat instytucji kultury. A samo muzeum, jakie eksponaty możemy w nim podziwiać? Czy wystawa jest stała, czy zmienna? Kolekcja Krikoteki jest rzeczywiście unikatową kolekcją, ponieważ jest oparta na eksponatach pochodzących ze spektakli lub inspirowanych spektaklami Tadeusza Kantora. Czyli jest to w głównej mierze teatralna kolekcja. Natomiast jej wymiar wykracza poza po prostu przechowywanie scenografii czy kostiumów. Obiekty, które tworzył Tadeusz Kantor na potrzeby spektakli, zyskały właściwie autonomię dzieł sztuki. Mają one swoją rynkową wartość i są czymś w rodzaju obiektów, po prostu dzieł sztuki, które funkcjonują jako rodzaj rzeźby. Również w takim dzisiejszym rozumieniu dzieł sztuki, często rzeźby kinetycznej, która ma swój silniczek i niektóre obiekty się poruszają. I tak na tym opiera się właśnie jakby siła też i unikalność tej naszej kolekcji. Zasoby Krikoteki są stopniowo wyciągane z magazynów w kolejnych odsłonach wystawy stałej. Co kilka lat, co 2-3 lata wystawa główna w Krikotece ulega zmianie, ale zawsze jest to wystawa obiektów Tadeusza Kantora. A na ten moment jaką wystawę możemy podziwiać? Od 2 lat prezentujemy wystawę Tadeusz Kantor Widma, która ma niezwykłą atmosferę. Właściwie można powiedzieć, że wchodzimy w świat tak jakby do głowy Tadeusza Kantora, w której ustawione są właśnie dziwaczne obiekty, jakieś fragmenty jego wspomnień, począwszy od dzieciństwa, przez lata szkolne, a skończywszy na przeżyciach właśnie tych traum I i II wojny światowej, a wreszcie systemu totalitarnego. I ta wystawa jest podsumowaniem właściwie takich katastrof, z którymi XX wiek zderzał swoich mieszkańców, a z drugiej strony jest jakimś przeczuciem tego, czym świat i historia w ogóle jest.